Domowe nabożeństwa. O rodzinie mówimy często kościół domowy, bo rzeczywiście, gdy rodzina gromadzi się przy stole, staje się kościołem. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imieniu moim, tam jestem, pośród nich obecny, mówi nam Jezus Chrystus. Domowe nabożeństwa mają swoją bardzo długą tradycję i odegrały bardzo wielką rolę, szczególnie w czasach kontrreformacji, ale nie tylko, bo także w czasach komunizmu, który panował w naszym kraju, w sąsiednich krajach, w Czechosłowacji, w NRD. I w ten czas domowe nabożeństwa były praktycznie jedynym momentem, kiedy rodzina mogła słuchać Bożego Słowa. Moja rodzina pochodzi z Zaolzia i byłam bardzo zaskoczona, nie znając jeszcze wtedy historii, będąc młodą dziewczyną, kiedy zobaczyłam, że u moich pradziadków był cały specjalny wystrój pokoju. Dowiedziałam się, że gromadzą się regularnie co jakiś czas, zamykają dokładnie okna, zasłaniają je, żeby nikt z sąsiadów nie widział i nie słyszał. I najstarszy członek rodziny bierze postylę, śpiewnik i odprawia domowe nabożeństwo. Mówi się, że w czasach kontrreformacji śpiewnik, Biblia i postylla, zbiór kazań, pomogły przetrwać i zachować swoją wiarę i swoją tożsamość. Dzisiaj nie musimy odprawiać w tajemnicy pokryjomu domowych nabożeństw. Ale czy przestały być ważne? Myślę, że nie. Kiedy przyjeżdżam jako osoba duchowna do rodziny chorego, czy do domu, gdzie starsi nie mogą już, nie są w stanie dotrzeć do kościoła, wtedy proponuję domowe nabożeństwo. Tak, żeby nie tylko ta osoba, która chce przystąpić do komunii, przystąpiła do komunii, ale żeby wszyscy członkowie tej rodziny, mieszkańcy tego domu uczestniczyli w nabożeństwie. Żebyśmy mogli wspólnie przeżyć słuchanie Bożego Słowa, modlitwę i wspólnotę. Wspólnotę miłości, modlitwy i stołu.